Noda, wielkie gratulacje, kawał dobrej roboty. W związku z tym mam dla ciebie piękną nagrodę od czytelników oraz ode mnie. Bardzo dziękuję serdecznie. Kolejna. Tak, będę już miała dwa, gdybym nie miała biust, to bym sobie miała co wypychać. Moja droga, jakbyś na gorąco skomentowała recital? Myślę, że byłam w dobrej formie wokalnej, fajnie rozgrzałam się, czyli oznacza to, że czułam się bardzo komfortowo z moją publicznością, że dali mi dużo ciepła, więc nie byłam spięta i mogłam się rozluźnić i dać siebie wszystko. Wzruszyłaś się podczas występu z Beatą. Czym były spowodowane te łzy? No tym, że to było spełnienie moich marzeń, więc zrobiłam, a poza tym ona też cały czas płakała. I ona tak się na mnie patrzyła ze łzami w oczach i ja mówię, nie płacz, a później wiesz. Przed chwilą zeszłaś z backstage'u. Jakie komentarze słyszałaś od ludzi, od swojego teamu? Co ci mówili? Mój team mnie zawsze chwali, więc to nie jest obiektywne. Dobra, a od ludzi tutaj dookoła co mówili? No wszyscy chyba zachwyceni, co? No nie wiem. Musiałbyś się ich zapytać, no przecież ci w twarz to nikt nie powie prawdy. Nauczyłaś się tego w showbiznesie? No. To ostatnie pytanie. Czy mogłabyś zdradzić jakąś taką anegdotę związaną z tym koncertem? Co tam, wiesz, się wywaliło albo z czym miałaś problem? Taką, nie, wiesz, ciekawostkę. Nie, nic się nie wywaliło. Jestem zachwycona, że cała orkiestra jest tak pięknie na różowo. To był problem dosyć duży, żeby wszystkich ubrać w ten sam kolor. Mieliśmy nawet pulpity różowe i pianino różowe. No to było naprawdę super i myślę, że to było bardzo spektakularne. Jak ty sobie odbijesz ten czas? No bo to było dość mocno wycieńczające. Nie, w ogóle. To był bardzo fajny czas. Inna. To był bardzo fajny czas i szczerze mówiąc chciałabym mieć takie występy co tydzień. Mogłabym spokojnie je mieć tutaj. I że z takimi ludźmi, gośćmi, orkiestrą, to jest sama przyjemność. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Baw się dziś dobrze. Dziękuję.